Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę, jak wykonać test studenta na badanie istotności współczynnika regresji, ale co jest bardzo nietypowo, w oparciu o błąd standardowy reszt. Zazwyczaj, jeśli mamy jakieś konkretne dane z iluś obserwacji i one następujące mają wartości, bez problemu możemy w programie MS Excel wygenerować równanie regresji, gdzie parametry mają następujące wartości. I bardzo łatwo na podstawie wartości p dla zmiennej x, która reprezentuje time, określić, czy dana tutaj wartość współczynnika regresji jest statystycznie istotna, czy też nie. Bo poniżej 5% ta wartość p dla tej zmiennej świadczy o tym, że parametr jednak jest istotny statystycznie, czyli zachodzi trwały trend liniowy. Można by było w ten sposób postąpić. Jednak, jeżeli nie mamy takiego raportu regresji, a mamy tylko podane równanie tego trendu, czyli na przykład na podstawie tutaj dopasowanej linii trendu do wykresu, można stwierdzić, że na pewno, o, zobaczcie, współczynnik determinacji R kwadrat jest bardzo wysoki. Czyli można się spodziewać, że współczynnik kierunkowy równy 2,4 statystycznie jest istotny, czyli trend liniowy jest trwały. Ale jeżeli my takiego raportu regresji nie mamy i nawet nie znamy wartości naszego Y, nie możemy w tym momencie wygenerować, powiedzmy, błędu standardowego, który jest potrzebny do zinterpretowania tutaj, do wykonania tego testu te studenta w taki sposób klasyczny. Można wykonać też test te studenta, kiedy mamy tylko równanie regresji i podany błąd standardowy reszt. Nie błąd tego oszacowanego parametru 2,4 tu akurat, ale o błąd standardowy reszt, czyli przeciętne wychylenie między wartościami rzeczywistymi a wartościami teoretycznymi w takim równaniu. Wtedy można zastosować następującą statystykę testu. Zauważcie, że taki jakby test jest nietypowy i on może mieć zastosowanie przy zadaniach egzaminacyjnych, gdzie nie zawsze wszystkie dane są podane i tylko na podstawie kilku informacji mamy odpowiedzieć na pytanie, co do istotności współczynnika regresji. Zaznaczam, że ten test znalazłam w podręczniku Statystyka Matematyczna w Zarządzaniu pana Szymkowiaka. Nie spotkałam się jeszcze dotychczas przez kilkanaście lat z taką wersją tego testu, ale jak ja to zawsze mówię, ile lat, to zawsze człowiek się uczy czegoś nowego. Jeżeli, czy z takiego podsumowania jak tu, czy z raportu regresji mamy wyznaczoną wartość współczynnika kierunkowego i ten błąd standardowy reszt, albo podany w treści zadania, albo wynikający z takiego raportu regresji w tej pozycji, możemy wyliczyć statystykę testu te studenta, tylko że zobaczcie, co to jest. Suma t do kwadratu. Suma t do kwadratu to są tych o jakby wartości zmiennej czasowej, ale podniesionych do kwadratu, czyli 1, 4, 9, 16 i tak dalej. Pamiętając, że wartości trendu liniowego mają wartości od 1, 2, 3 aż do ostatniej obserwacji. Ja tu mam 5 obserwacji, więc to są 1, 2, 3 do 5 i tutaj kwadraty tych liczb i nas interesuje suma. Minus n, czyli liczba obserwacji, tu jest akurat 5 i średnia z t. Średnia z t może być liczona zwyczajnie jako suma wszystkich wartości t i podzielona przez to, ile mamy tych liczb, czyli średnia wynosi 3. I na tej zasadzie liczymy sobie właśnie, że to jest pierwiastek, czyli inaczej a przez s od u, ale przemnożone razy pierwiastek, z czego sumy tych t kwadrat minus średnia z t razy n i z całości wyciągamy pierwiastek. To, co wyjdzie, jest wartością jak dla mnie dość wysoką, bo to oznacza już wartość około dwójki na minusie czy na plusie świadczy o tym, że ten wynik jest wysoki i raczej będą podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeżeli mamy tą statystykę, musimy ją porównać do wartości krytycznej i jeżeli korzystamy z rozkładu T studenta, a tak widać tutaj wzorek T jak Tadeusz zapisane,
To jest statystyka rozkładu testu studenta i potrzebujemy również wartość krytyczną z tego samego rozkładu, czyli z testu studenta. I w tym teście mamy poziom istotności 0,05, a drugi element, który potrzebujemy, to jest liczba obserwacji, ale pomniejszona o minus 2, czyli 3. Będą to tak zwane stopnie swobody, bo wartość krytyczną z rozkładu testu studenta szukamy zawsze przy pewnym prawdopodobieństwie, tu akurat 0,05 jako alfa, i przy stopniach swobody, a w tym teście to jest n-2, bo jakby liczba obserwacji minus 2, szacowane parametry w tej regresji liniowej, tylko z jedną zmienną objaśniającą, czyli trendem liniowym. Jeżeli nasza statystyka testu co do wartości bezwzględnej, tak jak tu zapisałam, przekracza krytyczną, to odrzucilibyśmy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, na rzecz, tak, hipotezy alternatywnej przy poziomie istotności alfa 0,05, czyli powiemy w tym momencie, że parametr alfa jest istotny statystycznie, czyli zachodzi trwały trend liniowy. Widać to tutaj na tym poziomie dopasowania w linii trendu, jaki to potwierdza nasz raport regresji. Gdyby jednak nasza statystyka testu byłaby niższa co do wartości bezwzględnej od wartości krytycznej, to powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności alfa 0,05. Czyli parametr alfa uznamy za nieistotny statystycznie i jeżeli współczynnik kierunkowy w regresji trendem liniowym jest nieistotny statystycznie, to powiemy, że dany szereg nie wykazuje trwałego trendu liniowego.